Wysoko kolana! Pięty! Wysoko do nieba! Do przodu, do tyłu! Dziękujemy! Dziękujemy pani Alicjo za poprowadzenie rozgrzewki. Także jesteśmy już rozgrzani i już za niedługi moment zaczynamy nasze zawody. Powolutku zbliżamy się do otwarcia zawodu. Serdecznie państwa witamy na dzisiejszym już 12 biegu. Jest z nami burmistrz miasta Radzeń, pan Jerzy Rębek. Jest z nami również starosta radzyński, pan Szczepan Niebrzegowski. Witam także przewodniczącego Rady Miasta Adama Adamskiego i również przewodniczącego Rady Powiatu pana Roberta Mazurka. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu i o otwarcie zawodu. Witam serdecznie. Kiedy spoglądam na ten dziedziniec pałacowy i widzę państwa i najmłodszych, dzieci, państwa, rodziców, a też i dziadków, bardzo się z tego cieszę. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny, to już po raz 12 spotykamy się w Radzyniu na biegach Wilczym Tropem. Mają one na celu upamiętnienie wszystkich tych bohaterów polskich, którzy walczyli o wolność naszego narodu. Ale jest to też wyraz wielkiej solidarności. Solidarności naszej, narodowej. To, że możemy się łączyć również w ten sposób. Będąc przy sobie, podzielając te same wartości. Szanowni Państwo, to wydarzenie jest niezwykle ważne, ponieważ i sam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, kieruje do nas słowa. Słowa, które za chwilę odczyta pani dyrektor Mosiru i główny organizator tej uroczystości, Agnieszka Włoszyk. Proszę państwa, jeszcze tylko taka krótka refleksja.
jest mi bardzo radośnie, że możemy akurat w tym miejscu się spotkać. W sposób bardzo godny, w sposób bardzo taki podniosły w tych okolicznościach. To jest nasze dobro wspólne. Cieszmy się również z tego. Całej społeczności lokalnej, ale to możemy szerzej powiedzieć, całego naszego narodu. Także, szanowni państwo, życzę przede wszystkim jak najpiękniejszych doznań z tego biegu, z tego spotkania i wszystkim życzę zdrowia, tak żebyśmy wszyscy powrócili tutaj na metę, a wszyscy są zwycięzcami, ponieważ sama istota biegu jest istotą tego właśnie wydarzenia. Bardzo proszę panią Agnieszkę o odczytanie listu pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Ja za chwileczkę przeczytam list. Jeszcze tutaj proszę pana starostę o zabranie głosu i przywitanie państwa. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że co roku nas jest coraz więcej. Dziękuję za to, że odpowiedzieliście państwo na naszą propozycję. W imieniu władz powiatu radzyńskiego witam również wszystkich państwa. Dziękuję organizatorom, właśnie MOSiR-owi, władzom miasta za kolejną edycję tego biegu Wilczym Tropem i dziękuję za to, że poprzez swój udział, ale nawet poprzez obecność tutaj czcimy pamięć żołnierzy, wyklętych żołnierzy niezłomnych. Wszystkiego najlepszego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Szanowni państwo, obchodząc Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oddajemy cześć tym, którzy po klęsce hitlerowskich Niemiec nie złożyli broni, lecz trwali w oporze przeciwko nowej czerwonej okupacji. Łączę się w hołdzie dla poległych za wierność ojczyźnie ze wszystkimi, którzy pielęgnują pamięć o ich bohaterstwie. Pozdrawiam osoby i środowiska zaangażowane w organizację 12. biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Tropem Wilczym. Wspominamy dziś żołnierzy drugiej konspiracji, tajnej struktury, która powstała 80 lat temu. Na początku 1944 roku walcząca z Niemcami Armia Sowiecka wkroczyła na przedwojenne terytorium II Rzeczypospolitej. Nasi przywódcy byli świadomi, że tak zwani wyzwoliciele chcą poddać Polskę władzy Stalina. Dlatego postanowili stworzyć sieć oporu uzupełniającą działania Armii Krajowej. Zaczątkiem nowego podziemia niepodległościowego stała się organizacja NIE, tworzona przez generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Tegoroczne obchody zbiegają się więc z jubileuszem narodzin Zrywu, w którym wzięły udział tysiące partyzantów i konspiratorów walczących przeciw sowieckiemu zniewoleniu. Oddajemy cześć bohaterom, którzy za niezłomność płacili więzieniem, torturami, śmiercią, skazaniem na zapomnienie. Pamięć o nich przetrwała, przechowywana w rodzinach, społecznościach lokalnych, a w ostatnich dekadach została przywrócona całemu narodowi. Dzięki olbrzymiej pracy badaczy odnaleziono, zidentyfikowano i godnie pogrzebano szczątki wielu bohaterów podziemia antykomunistycznego. W wielu miejscowościach powstały pomniki upamiętniające ich heroizm i poświęcenie. Władze samorządowe nazywają ich imionami ulice, place i parki. Także lokalne instytucje kultury, muzea, biblioteki, szkoły, stowarzyszenia, grupy rekonstrukcyjne i liczni społecznicy odgrywają doniosłą rolę w przypominaniu wyklętych niezłomnych. Wielkie znaczenie mają też biegi Tropem Wilczym, które odbywają się w setkach polskich miejscowościach, a nawet poza granicami kraju. Sportowa rywalizacja integruje społeczności lokalne wokół postaci bohaterów walk o wolną Polskę. Często najbliższych miejscowej społeczności, znanych osobiście starszym, a młodszym, ze wspomnień domowych i sąsiedzkich. Dziękuję lokalnym wspólnotom za to, że pielęgnują pamięć o nich i opowiadają ich historię kolejnym pokoleniom. Wszystkim startującym w tegorocznych biegach Tropem Wilczym życzę powodzenia, sportowej satysfakcji, ale także głębokiej refleksji nad losami patriotów, którzy nigdy nie poddali się terrorowi komunistycznemu. Ostatni z nich, Józef Franczak Lalek, poległ w walce w 1963 roku. Życzę, by wszyscy państwo dotarli
do 1963 metra biegu, oddając w ten sposób cześć naszym narodowym bohaterom. Pamięć o nich jest patriotyczną powinnością i racją stanu niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej. Cześć i chwała bohaterom podziemia antykomunistycznego. Wieczna pamięć poległym. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda. Proszę Państwa, tak żebyśmy się nie poczuli osamotnieni, chciałbym poprosić księdza Jerzego Janowskiego, naszego rodaka, naszego tutaj obecnego kapłana, aby również udzielił Państwu i nam wszystkim błogosławieństwa na ten bieg. Bardzo proszę. Jestem po dwóch zawałach, jeszcze rowerem 150 metrów przejadę. Pewnie bym przegrał z Wami, to nie pobiegnę, ale biegałem. Jako student medycyny, przewaję w Lublinie, miałem drugie miejsce, czwarte miejsce, niczego nie zdobyłem. Także popieram bieg i jazdę rowerem bardzo. Czysto zdrowe i Bogu się podoba. Ale chciałem dodać słowo, że najważniejsza jest idea, doktryna. To znaczy, musimy mieć jakąś ideę. Ja teraz ostatnio jadę rowerem, dwa tygodnie temu, pod Bochnią, taki wąski mostek, piękny, przez rzekę i tabliczka, miejsce, trasę ucieczki Pileckiego tędy przebiegała, zdjęcie. No super, Boże, tędy uciekał, wielki facet, nie? Cieszyłem się, że jestem na tym moście, którym on tam kiedyś uciekł, z Oświęcimia. Gratuluję Wam wyboru, wychowawcom, rodzicom, panu burmistrzowi, organizacji całości tej imprezy. Niech ona będzie dobra dla Was, zdrowa, wypełnia Wasze życie. Pamiętajcie, myjcie ideę. Idea zwycięży wszystkie zło, przeciwników, diabła i przez wszelką marność. A to ideą Bożą, to najpierw życie, miłość, dynamizm, wciąż młodzi. Wszystko czyni nowe, mówi Chrystus. Gratuluję i błogosławię całą imprezę, bieg i wszystko, co jest związane z tym, okolicznościowo, z tym dzisiejszym dniem. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Dziękuję za dopuszczenie do głosu. Dziękujemy serdecznie. Startujemy na gwizdek, będzie jedna komenda. Gotów lub później gwizdek i startujemy. No chyba tyle. Urochliwa taka tutaj.
pałacu, jeziorka, no bardzo. Lubię właśnie takie trasy po parkach, trochę przy łaju. Lubię tak gratulować, że po trasce. No, zakrętów, no fajnie właśnie. Skąd on przyjechał? Z Buczy. Super, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, zapraszamy. Bardzo proszę. Dziękuję. Asiu. Nie, nie wiem, jestem. Ojej, to właśnie.
Odkurwisz tutaj ostatnio. Ja już miałem radę, właśnie go zbieram. No wydajesz! Do burmistrza tego gościa. O, siostro! Zapraszamy serdecznie tutaj przed główne drzwi. Już za chwileczkę do Państwa dotrze ciepły posiłek, ciepła grochóweczka. Także zapraszamy bliżej. Za chwilę posiłek regeneracyjny zostanie rozdawany. Brawo.
Ale i fryzura świetna. Ja tu nie ma na górę. Ja na początku też bardzo wolna na to się. Szanowni Państwo, jeszcze raz informuję, zapraszamy serdecznie na ciepły posiłek regeneracyjny, ciepła grochóweczka już zostaje wydana. Dziękuję za pomoc tutaj pracownikom Mosiru, bo naprawdę się spisali. No wiadomo, tu pan Marek to pyła, zajął się trasą, także duże brawa dla niego. Dla niego zawsze ta brudna robota, ale na niego można liczyć. Naprawdę to jest świetny fachowiec. Także bardzo serdecznie dziękuję właśnie pracownikom Mosiru. Proszę Państwa, dziękuję także staroście i panu burmistrzowi za tę współpracę, bo od lat robimy to wspólnie. Wspólnie zostały ufundowane nagrody, puchary. Także bardzo dziękuję za tą współpracę owocną, dobrą. Niech taka pozostanie. Także jeszcze raz dziękuję. Przejdziemy do podsumowania. Zaczniemy od biegu i może od mężczyzn. Trzecie miejsce w kategorii biegu, bieg mężczyzn Open, Marek Zabielski. Trzecie miejsce, zapraszamy. Dziękuję bardzo.
Jeszcze zdjęcie. Całą trójkę. Niech poczeka, całą trójkę. Dobrze, to może od razu zapraszamy drugie miejsce Dominik Zalewski i pierwsze miejsce Kamil Młynarz. I potem fotkę. Drugie mi. Pierwsze miejsce Kamil Młynarz. Gratuluję serdecznie. Brawo! To we trzech. Teraz kategoria pań. Trzecie miejsce Natalia Sitkowska, drugie miejsce Izabela Stępniewska i pierwsze miejsce Anna Adamska. Zapraszam trzy panie. Drugie miejsce Izabela Stępniewska. Trzeba planować. Brawo. Dziękujemy. Kategoria Nordic Walking. Mężczyźni. Trzecie miejsce Bruno Bielski. Drugie miejsce Tomasz Kwaśny. Pierwsze miejsce Marcin Zemła. Gratulacje. Kategoria Nordic Walking, kobiety. Trzecie miejsce Małgorzata Kwaśna. Drugie miejsce Urszula Grabasz. I pierwsze miejsce Małgorzata Pomarańska. To moje imię. A to już mówię, trzymam, żeby się to wyznaczył. Ale pan daje, będzie miał co wyrzucać. Będzie miał co wyrzucać. A myślimy pan, że to jest zamknięte tu? Tak. To oko zamknięcia. To nie taka prosta sprawa. A jeszcze własne żonie? Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za udział w tych biegach i zapraszamy za rok.